had me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you. Dzień dobry w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynamy dość późno, bo jest, słuchajcie, bo jest 15 chyba, jakoś tak, ale słuchajcie, no od rana... I dzisiaj babcia przyjedzie do Nadusi, tak? Ale co, rano pilnowałam Nadusi, jej kuzyna, dlatego nie miałam za bardzo jak nagrywać, to po pierwsze, a po drugie później na szybko odgrzewałam obiad i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wyszłyśmy, więc mówię, nagrywam. Ostatnio sobie zrobiłam taki challenge codziennego nagrywania, bo tak się w to wkręciłam i taką frajdę mi to przynosi, że nie chcę sobie robić przerw, jeżeli nie ma takiej potrzeby. No, także my gdzie jesteśmy? Na placu zabaw. Tak, na czym tu przyjechałaś? Na jakim pojeździe? Na hulajnodze. Mhm. No i korzystamy. Dzisiaj tak nawet sympatycznie i słoneczko się przebija. I mamy ze sobą pieska Huskiego, przytulankę. Super. I gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? O, panienka już zagląda przez okienko. Nadeńko, chodź, pokażę ci coś. Ty będziesz w swoim pokoju miała takie okno. To będzie twoje okno. Takie wielkie. Takie wielkie. No, będziesz miała dużo światła, żeby robić lekcje albo jakieś obrazki malować na biurku. Bo pod tym oknem będzie stało twoje biurko. I pole. I pole będziesz widzieć. Będziesz widziała tatę w pracy. Super? A tutaj? Kuchnia? To będzie taki pokój. Jeszcze nie wiemy, czyj. Babci. Może być. Natomiast... Tutaj będzie nasza łazienka. I z takim okienkiem. Małe. Małe. Jesteśmy w domu. Nie obeszło się bez drobniusiego wypadku Nadusi. Zbyt dużo kombinowania na zjeżdżalni. No i niestety, ale wszystko na szczęście jest w porządku. No, leciała krewka, niestety, Nadusiu. Ale nic, na szczęście już jest wszystko dobrze. Jesteśmy w domu, ja zrobiłam sobie herbatę. I herbata smakuje mi najbardziej w tym kubku. Kupiłam go w ubiegłym roku chyba, w Biedronce i strasznie go lubię. Jest przepiękny, ale też właśnie wygodnie się z niego pije. No i tak, to już jest, słuchajcie, ten wiek, kiedy człowiek ma ulubiony kubek do herbaty. O, rety, ale tak jest, słuchajcie, no, życie, samo życie. I słuchajcie, jaki jest plan, bo tak myślę, że ten vlog będzie spokojnie dwudniowy, dlatego że dzisiaj tak naprawdę ja już stawiam na relaks, domek mam ogarnięty, dzisiaj też nie szykuję jakiegoś, nie wiem, spektakularnego jedzenia. Miałam obiad wczorajszy, czyli zupkę dyniową oraz sos grzybowy i do tego sosu zrobiłam ostatecznie makaron, dlatego że był tak smaczny, że naprawdę można go było zjeść w ogóle, wiecie, bez niczego. Ale zrobiłam właśnie ten sos z makaronem, ale właśnie i to, słuchajcie, dzisiaj było u nas na obiad. No, dlatego z tym miałam spokój, a kolacja to będzie po prostu wyjadanie tego, co w lodówce, a może nawet, słuchajcie, posilę się tutaj o domową pizzę, bo została mi jakaś tam resztka drożdży na pewno. Po wczorajszych cynamonkach. Mam też ser cheddar, który też wypadałoby zużyć, bo już jest jakiś czas otwarty. Zużyję przy okazji resztę warzyw. No, patrzcie, mamy plan. I jak Nadusia wam wcześniej też zakomunikowała, dzisiaj przyjedzie moja mama i zostaje u nas, ponieważ jutro robimy sobie taki trip do Wrocławia. I słuchajcie, w tym Wrocławiu ogarniemy sobie brwi. Moje brwi w kamerze może nie wyglądają, ale uwierzcie mi, że są już tak pozarastane, już są nie do okiełznania, dlatego czas najwyższy
to zrobić. No i jedziemy do naszej pani Asi, która nam te brwi właśnie ogarnia, która nam je robi. Ja jestem absolutnie zadowolona i później mam taki plan niecny podjechać, bo będę w okolicy Wrocław-Bielany i tam do centrum handlowego, w którymś jest TK Maxx na 1000%, więc tam chciałam zobaczyć za taką kurteczką, którą ostatnio widziałam właśnie w internecie. Jedna dziewczyna kupiła dla swojej córci i właśnie chciałabym zobaczyć, być może uda mi się tę kurteczkę dorwać dla Nadusi. Była idealna, dłuższa, bo w poprzednim roku kupiłyśmy z Michaela Korsa, też w TK Maxie, za świetną cenę w ogóle. I tu nawet nie chodzi o to, że to Michael Kors, tylko była tańsza na przykład niż te w Zarze, które były beznadziejne. No ale ona jednak jest bardzo krótka, w sensie wiecie, tutaj nie zakrywa pupy i tak dalej. Więc no, wolałabym dla niej coś takiego dłuższego. Więc zobaczę, mimo że kurtek ma sporo, ale na przykład dwie z nich to soft shell, więc też nie na każdą pogodę ten soft shell się nada. Kolejna już po prostu zaczynają z niej odchodzić jakieś tam niteczki, więc bardziej ją będę traktowała jako taka kurtka na podwórko, niż wiecie, gdzieś tam, nie wiem, do przedszkola, czy jak gdzieś wychodzimy. No, także trzeba to nadrobić. Koniecznie. I jeszcze muszę się rozejrzeć za takim prezencikiem, upominkiem, więc no mówię, mam nadzieję, że ja to wszystko tam załatwię. Przy okazji zrobię sobie też zakupy spożywcze, wiecie, będzie moja mama z nami, także ona zawsze tam na tu się animuje, zawsze ją zajmuje, a ja wtedy spokojnie mogę sobie właśnie oglądać i robić ewentualnie właśnie jakieś zakupy, więc to jest super, jak się ma pomoc przy dziecku. No, także słuchajcie, taki plan, jeżeli chodzi o nasz jutrzejszy dzień. Dobrze, także kończę myślę na teraz i widzimy się pewnie jutrzejszego. I dzień dobry, kochani. Ja już po brwiach, dlatego nie... Ty masz taką zabawkę, tak? Od babci ty wyczochrałaś. Tam jest klusza. No, ty to z tą babcią masz dobrze. I brewki moje, zobaczcie, gotowe. Tutaj oczywiście makijażu w koło nie mam, ale z daleka jest w porządku. I słuchajcie, usiadłyśmy na jedzonko. Mam dla Nadusi kurteczkę. Oj, nie widzicie mnie, a ja gadam. Mam dla Nadusi kurteczkę, mam czapeczkę, mam kominek, także Nadusia odkupiona i teraz czas na jedzenie. I ja, słuchajcie, to może Wam pokażę, za co się będę brać. Taki oto zestawik sushi, gotowy, już nie muszę czekać, także o, to jest, słuchajcie, moje danie na zawołanie. Do tego sobie jeszcze taki soczek fajny dobrałam. Jabłko i truskaweczka tłoczony, super. Także no, uczta. A Nadusia rozparcelowuje swoją nową zabawkę. I jak Ci się podoba? Fajnie się udało trafić? A tutaj jest jeszcze mały piesek. Naprawdę? No. Pokaż. Ale słuchajcie, euforia, ale emocje. O, jaki słodzie. Ojej, pokaż. Słodzie. Taki żelowy tutaj, o, zobaczcie. I jaka to była zabawka, Naduś? Pokażemy wszystkim, jakby chcieli. Dla dzieci. To, moi drodzy, to jest Rainbow Corns. O, takie cuda. Jesteśmy w domku, słuchajcie, i całe te zakupy muszę... Nadusiu, wiem, kochanie, pokazywałyśmy już. Całe te zakupy muszę rozpakować, są zakupki zrobione w Carrefourze, ale już nie będę Wam food haula nagrywać, nie będę Was już tym zanudzać, chociaż w sumie okej, sorki, nie zanudzać, bo wiem, że bardzo lubicie food haule, ale dzisiaj naprawdę już nie mam, słuchajcie, weny, w ogóle też dopadła mnie migrena. Tutaj mam też takie zakupki z Rossmana i bardzo się cieszę, bo był mój szamponik, zobaczcie, ten czarny właśnie, był dostępny, mało tego, był też w promocji, niecałe 8 zł, także super, a reszta, zobaczcie, antyperspirant, szampon, tutaj nowe szczoteczki nam wzięłam do zębów, no i mówię, i tutaj spożywka, ale pokażę Wam te rzeczy, ale wezmę je, słuchajcie, do sypialni i tam może na łóżku porozkładamy i będzie lepiej wszystko widać. Pierwsza rzecz, słuchajcie, potrzebowaliśmy prezentu, tak jak wczoraj wspominałam, i w tej torbie ją można w Ochniku dokupić, właśnie taka torba prezentowa. Musiałam kupić. Wiemy, że osoba obdarowywana potrzebuje nowej takiej torby na dokumenty, laptopa i proszę bardzo, taka skórzana, przepiękna torba w Ochniku. Cenę, no niestety,
domyślacie się, nie mogę zdradzić, bo nie wiem, czy ta osoba nie będzie oglądać, ale jest naprawdę fajna, solidna, skórzana, więc myślę, że będzie się idealnie sprawdzać. Słucham. Jednak wróciłam z tym tutaj do jadalni, można tak powiedzieć, ale nad stołem mamy najlepszą lampę i wszystko będzie dobrze widać. Zobaczcie, kurteczka w TK Maxie dla nadusi DKNY kosztuje 189 zł i jest w takim przepięknym kolorze wrzosowo-różowym. Calutka tutaj podszyta takim futerkiem, nawet na rękawach, także naprawdę będzie cieplutka, idealna na teraz, na zimę taką lżejszą też się nada, ale no właśnie jest długa, długa, to o czym Wam wspominałam chyba właśnie wczoraj, że zależy mi, aby Nadusia miała taką dłuższą kurteczkę i to jest taki powiedzmy płaszczyk, więc przepięknie. I słuchajcie, tą torbę odstawimy i H&M. W H&M-ie dorwałyśmy cudowne rzeczy. Miałam rabat w ogóle na nie 20%, dlatego że są jakieś dni H&M czy coś. W każdym razie, moi drodzy, taki kominek, o, dzianinowy, on kosztował 25 zł normalnie. I czapeczka, ale czapeczka jest przegenialna, gdyż jest, zobaczcie, wełniana. Ale ta wełna jest taka delikatna. Nadusia mierzyła czapeczkę, pytałam, czy tutaj nic nie czuje, czy nic nie gryzie w czółko, bo wiecie, jak to z wełną bywa. Ale nie, nic ją nie kuło, nie gryzło, więc mówię, bierzemy, bo po prostu ona jest cieniutka, ale będzie, wiecie, tak turbo ciepła, że szok. I pierwotna cena to 50 zł, ale tak jak mówię, obie te rzeczy mi się o 20% zrabatowały, więc genialna rzecz. Nie wiem, czy są na stronie te czapeczki, natomiast Nadusia moja, zobaczcie, taki rozmiar z niej ma. To jest na ile lat? To jest już takie dziecko, powiedzmy, bardziej podstawówkowe. O, zobaczcie, 8-11 lat i jest taka akurat, więc no tutaj radziłabym, jeżeli znajdziecie ją na stronie ostatecznie, radziłabym wziąć troszeczkę większą, nie sugerować się tak tym rozmiarem, bo naprawdę wypada moim zdaniem na mniejszą. No, także taki komplecik i mówię, kurczę, no nie było takich jaśniejszych kominków, ale tak w sumie też będzie super to pasowało. Proszę bardzo, Nadusia, obkupiona, buciki też są, te z Fila, które Wam pokazywałam, więc stylóweczka, cieplutka, jest. No i dobrze, ja znoszę sobie te zakupy tutaj, słuchajcie, także będę rozpakowywać. Dziękuję Wam tymczasem przepięknie za dzisiejszy dzień, za to, że byliście ze mną w tym vlogu. Żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnych filmach oczywiście i trzymajcie się cieplutko, pa, pa!